Dobry Państwu, moja poprzedniczka powiedziała, że 30 sekund to bardzo dużo. No więc ja się pozwolę nie zgodzić. 30 sekund, że, że to bardzo mało, prawda? 30 sekund to jest bardzo dużo. Ja teraz zamilknę na 30 sekund i zobaczymy, czy to będzie długo, czy mało. Minęło 10. Nudzą się Państwo? Nudzicie się, nie? Bo to jest kwestia konteksto kontekstowa, to znaczy, czy 30 sekund to będzie dużo czasu, czy mało, i jak to wpłynie na nasze zachowanie, czy już wyjdą pa wyjmą Państwo smartfony. To jest kwestia tego, czym jesteście w tej chwili zajęci, w jakiej jesteście przestrzeni, jakiego zachowania się od Was oczekuje. Co więcej, ja tutaj sobie mówię i trochę marnuję czasu, a Wy już przeczytaliście to, co jest za moimi plecami. A, i jakbyście mieli odpowiedzieć na pytanie, czy Stefan jest bibliotekarzem, czy rolnikiem, to gdyby nie to, że jesteście na konferencji, o której ja będę mówić o ekonomii behawioralnej, i w ogóle jesteście skupieni, na tym, żeby wyłapywać niuanse, to pewnie powiedzielibyście, że jest rolnikiem. No właśnie, nie. Powiedzielibyście, że jest bibliotekarzem. I 80% ludzi, którym byśmy zadali takie pytanie, powiedziałoby, że Stefan jest rolnikiem. Dlaczego? Dlatego, że my podejmujemy różne decyzje też w kontekście tego, czy zdecydujemy się na dane wydarzenie kulturalne, czy wydamy pieniądze na coś innego, czy teraz Państwo wstaną, czy wyjdziecie, żeby zająć się czymś innym, na podstawie peryferyjnych przesłanek. To znaczy ludzie. Nie... Analizują taką informację, jak jest na tym slajdzie, i myślą sobie, facet jest powolny nie lubi ludzi, i tak Podpada pod pewną kategorię umysłową, a dokładnie pod kategorię, coś nazywa chorystyką dostępności bibliotekarzy. No i teraz, ile jest Stefanów bibliotekarzy w całej Polsce? Ja to sprawdziłam, jak jeszcze nie było RODO, więc. No więc w ogóle bibliotekarzy jest? Ktoś rzuci jakąś liczbą z państwa? 18 tysięcy. Nasz kraj przecież czyta, nie? Więc jest 18 tysięcy bibliotekarzy, w tym jest ilu mężczyzn? trzech. Nie, no jest, jest jeszcze coś pesymiści. 142. I jest jeden Stefan. W Pucku. No i wiecie Państwo, ja, jak Biblioteka Narodowa umożliwiła mi sprawdzenie tych danych, zadzwoniłam do pana Stefana w Pucku i mówię: Pani Stefania, pana znalazłam. Nie? On mówi: Jezu. Yes. No ale oczywiście jest tak, że jest. Milion dwieście tysięcy rolników. Nie wiem, ilu jest Stefanów, bo do tego było trudniej dotrzeć. Ale my cały czas łapiemy się w takie pułapki. Agata Blisby mówiła przed chwilą też o Kanemanie, czy wyświetlała slajd, na którym pokazywała jego, jego myśl i taką ogólną refleksję lat 70. Przyniosłam mu zupełnie nieogólnego nobla w 2011, że my zupełnie nie myślimy racjonalnie. To znaczy, nie myślimy racjonalnie, jak wybieramy męża, nie chcę Państwa zmartwić. Jak wybieramy markę piwa i naprawdę nie robimy tego w 30 sekund, tylko raczej w 4. Nie myślimy racjonalnie, jak wybieramy lekarza, chociaż wydawałoby się, że to ważna decyzja. Jest, myśmy ostatnio robili taki projekt dla takiego portalu Znany Lekarz. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, no ale tak się szuka tych lekarzy, prawda? I oni tam chcieli, żeby ludzie bukowali wizyty. No i jak człowiek sobie myśli, jak wybiera lekarza, to czym się kieruje? No lata, doświadczenia, te rekomendacje i tak dalej, nie? To jest ważna decyzja. No okazuje się, że jak się wszystkie warunki wyrówna e, jedyne, co ludzi różni, czy tych lekarzy różni, to jest długość nazwiska, to ludzie zawsze wybiorą tego o dłuższym nazwisku. Tak? I to jest, pravdo, to jest takie zjawisko, które występuje wszędzie na świecie. E, dlaczego tak jest? Bo nasz umysł przekłada wszystkie peryferyjne informacje na to, żeby nam pomóc podjąć decyzję. W tym przypadku, żeby że, prawdopodobnie to jest tak, tak to się tłumaczy, że chodzi o lata doświadczenia. Kowalski dłuższe jest niż Kowalik. Nie? No i teraz tak, to jest taka głupota wydawałoby się, ale przy tym... No i teraz jak ja bym była serwisem znany lekarz, to co bym zrobiła? Podbiłabym na górę tych z dłuższymi nazwiskami albo z podwójnymi, prawda? I może to by było ok, ale teraz jeśli ja zarządzam na przykład funduszami inwestycyjnymi i chcę sprzedawać klientom fundusze inwestycyjne, to czy wyciągam z rady nadzorcza takiego funduszu może człowieka, który ma dłuższe nazwisko, czy tego nie robię? Tak? I czy umieszczam ten fundusz na zielonym tle, bo wiemy, że zielony konotuje bezpieczeństwo i trzykrotnie podnosi szansę na to, że ludzie rozważą dany produkt. To robię to. Czy tego nie robię? I o tym właśnie jest ekonomia behawioralna. To znaczy o tym, w jaki sposób takie zupełnie irracjonalne rzeczy wpływają na to, jak my się zachowujemy, i w jaki sposób my, jako zarządzający instytucją kultury, biznesem, możemy albo nie możemy tego wykorzystać. No i tym się właśnie Kahneman zajmował. Zajmowali się też tym inni naukowcy, m.in. Amos Tversky i Richard Taylor. Taylor to jest właśnie ten facet, który dostał Nobla w zeszłym roku. Oni po prostu te Noble teraz jak grzyby po deszczu. On napisał taką książkę, jakby Państwo mieli przeczytać jedną książkę z tej dziedziny, mam nadzieję, wiecie, bo ten Stefan czeka w Pucku, nie? To wy pożyczcie to, to się nazywa nacz po angielsku, bo po polsku nazywa się impuls i już na poziomie tłumaczenia tłumacz sobie nie poradził, znaczy tytułu, więc jakby zachęcam Państwa. Przetłumaczył to mianowicie jako impuls. Impuls to jest coś, co przychodzi z wewnątrz. Państwo teraz tłumaczącie taki impuls, żeby na przykład coś, nie? A nacz to jest coś, co przychodzi z zewnątrz, bo to po angielsku znaczy, ktoś wie? Kuksaniec. To znaczy takie małe, delikatne popchnięcie do czegoś. I dlatego tam jest słoń na okładce tej książki, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, że słonie rodzą się z, z wapnieniem kości z kolan. No i one nie bardzo chcą iść do wodopoju. Jak się Państwo domyślacie, pójście do wodopoju rzeczą ważną. Więc mama słonica, zamiast na przykład drukować informacje na billboardach, prawda, albo powtarzać spokojnym tonem, albo mówić, trzeba edukować publiczność słoni, to co ona robi? Ona słonia popycha. No nie? Jak Państwo macie dwulatka w domu, to wiecie, że to jest do końca dokładnie to samo. I teraz cała ekonomia behawioralna jest o tym, żeby wymyślić ileś takich małych popychaczy, żeby ludzie robili to, co byśmy chcieli, żeby oni robili. A co byśmy chcieli, żeby oni robić, to już jest Państwa sprawa. Czy my chcemy, żeby oni przyszli na nasze wydarzenie i na przykład zaszerowali informacje o nim? Czy my chcemy, żeby oni przychodzili regularnie do jakiejś instytucji kultury? To jest inne zachowanie. Czy my chcemy, żeby oni przyszli z kimś? w określonym momencie, na przykład z dzieckiem, albo przyprowadzili partnera i wtedy mamy dwa bilety, to to jest osobna sprawa. I to zachowanie musimy sobie zidentyfikować bardzo precyzyjnie, bo nie wystarczy, że my chcemy powiedzieć, budujemy publiczność, nie wiemy do końca kto i w ogóle, ale żeby ogólnie ludzie przychodzili. To to jest dla ekonomii behawioralnej niewystarczająco jasny cel. Jedną rzecz, którą musimy wiedzieć, to to, że my jako ludzie myślimy w takich dwóch systemach, to jest oczywiście całkowicie arbitralne, że to jest system pierwszy, system drugi, tam nic się w głowie nie przełącza, ale generalnie chodzi o to, że większość decyzji życiowych, codziennych, czy one dotyczą wyboru lekarza, czy dotyczą tego, czy ja będę używać karty Wiza sześć razy w tym tygodniu, czy nie, czy ja wybiorę taką, a nie inną ofertę kulturalną, odbywa się w sposób bardzo nieracjonalny i szybko, tak? To jest tak, że ja tutaj gdzieś mam do wyboru, że pójdę na określony spektakl, ale może w tym czasie też pójdę na lodowisko, a może będę leżeć na kanapie i gdzieś bardzo szybko to się, to się dokonuje. Trzeba wiedzieć o tym i nie upierać się też, że my będziemy apelować wyłącznie do racjonalnych argumentów, bo wcale nie jest tak, że my jako ludzie tak postępujemy na sprawach super. Ważnych. No i to jest to, co Twerski i Kahneman opisali w latach 70., czyli właśnie chwilę temu, można powiedzieć, bo w nauce jak coś było w latach 70., to wiecie Państwo, jeszcze to przetwarzają. I oni mówią, że właśnie w tym systemie pierwszym my działamy bardzo impulsywnie, posługujemy się tym, co gdzieś tam nam mignie na horyzoncie. a Dokładnie posługujemy się czymś, co się nazywa heurystyki. Ci z Państwa, którzy są psychologami, pewnie wiedzą, co to jest. To są takie skrócone reguły wnioskowania i podejmowania decyzji. Jedną z nich jest heurystyka dostępności, prawda? Jeśli coś wygląda na coś, Stefan wygląda na bibliotekarza, to pewnie jest. Jeśli dane wydarzenie kulturalne wygląda na drogie, ekskluzywne, to pewnie jest. I być może jest nie dla mnie, i być może już w ogóle nie przejdę w tej ścieżce dalej, żeby o tym pomyśleć, tak? Jeśli wygląda na trudne i niezrozumiałe na poziomie plakatu, który zrozumiałem, to nie pójdę dalej i tak dalej. I tak dalej. W związku z czym bardzo ważne jest też dla państwa, żeby świadomie o tym myśleć, jakie zachowanie my możemy, m, chcemy wywołać i co po drodze ludzie mogą w głowie im się może odpalić, że to zachowanie wystąpi albo że nie wystąpi. I dotyczy to zarówno tak rzeczy wspaniałych, jak te, którymi państwo się zajmują, jak i takich zupełnie codziennych. Tak jak mama słonica nie chce, żeby, chce, żeby słońce do wodopoju i go popycha. Tak samo na lotniskach zawsze ludzie chcieli, żeby się inni ludzie ustawiali w tych kolejkach w jakiś rozsądny sposób, a nie wszyscy środkiem. Dlaczego wszyscy środkiem? Tak w ogóle, Państwo wiecie. Dlaczego nikt nie chce być z boku? Nie chcą Państwo być z boku, nie? Układ gausa i tak dalej. To czysto ewolucyjne jest, tak? Ludzie chcą być w środku stada. Wszyscy zawsze bezpieczni. Tak samo jak siadamy w knajpie, widząc wyjście nigdy, e, nigdy plecami do innych ludzi. To są ewolucyjne rzeczy, trzeba to wiedzieć. Ludzie się tak zachowują. Więc w 1984 roku ktoś wreszcie zaprojektował to. To oczywiście można powiedzieć jest trochę inwazyjne, nie, ale zamiast ludziom mówić, dobrze by było, sprawdź, czy okienko jest y, wolne i tylko tam się i tam się ustaw, prawda, rozgląda się coś tam, coś tam, to lepiej zaprojektować rozwiązanie, które trochę to wymusi. Ekonomia behawioralna jest trochę takim delikatnym, ale jednak wymuszaniu. Pewnych rozwiązań, które są, no i czasami to Państwa pewnie irytuje w przestrzeni publicznej, że takie, no tak jak ja teraz jestem trochę taka zirytowana, ale staram się nie okazywać tego. O, tak, no właśnie, to są tego typu rzeczy, tak? I teraz w naszej pracy ludzie, którzy zajmują tym co ja, myślą, jak wymyślić takie potykacze, nie na ulicach. Tak? To znaczy, jak wymyślić taki potykać, żeby ludzie na przykład um, kupili dwie puszki Red Bulla, Ja pracuję dla biznesu, więc tak przepraszam, ale przychodzę z innego świata. Jak wymyślić, żeby ludzie kupili dwie puszki Red Bulla, a nie jedną puszkę? Jak wymyślić, żeby zaczęli oszczędzać, jak oni nie chcą tego robić? Ale czasami myślę też o tym, jak zrobić, żeby przyszli do TR w tym nowym budynku budowanym na Placu defilad, tym czarnym kubiku, który tam będzie. Jednym z pomysłów jest to, że ponieważ konkurencyjnym zachowaniem wcale niekoniecznie jest inna oferta innych teatrów. To chodzić będzie tam o to, żeby otworzyć ten budynek, żeby ludzie po prostu przez niego przechodzili, idąc na przykład na dworzec. I tam my już im różne rzeczy zrobimy, żeby oni nie zatrzymali się w tym momencie. Bo przecież jak człowiek śpieszy się na pociąg do Gdańska, to nie będzie do TR-u na spektakl, nie? Ale żeby zbudować pewną świadomość, która wywoła potem określone zachowania a nawet takie zachowanie jak przyjść na kanapkę do TR, bo wtedy być może wywołamy inne zachowanie w przyszłości. No więc na tym to się, ja wiem, że teraz jak to, o tym mówię, to to pewnie brzmi dosyć enigmatycznie i Państwo sobie myślą, Jezu, z tej konferencji to ja wyniosę, jak te, na tych ulicach ym, budować, a to trochę nie o to chodzi. No dobrze. Widzicie Państwo, technologia. Um, a ja chcę Wam powiedzieć trochę, jak możecie to spróbować zaaplikować do kultury. Ja się z tym, z tym podejściem i w ogóle pracą z ekonomią behawioralną spotkałam w Australii po raz pierwszy. Pracowałam tam dla takiej e, agencji, która zajmuje się niczym innym, jak tylko projektowaniem zachowań e, dla instytucji publicznych, ale też instytucji kultury. Jednym z pierwszych projektów, które robiliśmy, było, były Dni Otwarte Opery w Sydney, które są ogromnym wydarzeniem. Bo jest to w ogóle bardzo popularny obiekt, a jeszcze jak można go zwiedzić za darmo, no to jest tym bardziej popularne, że tak powiem, i ogromne. I oni tam, pierwszą rzeczą, którą zrobili, było mniej więcej to, o czym mówiła Agata Wisping wcześniej. To znaczy zastanowili się nad tym, jakie zachowania oprócz tego, że można tam było wejść i zobaczyć ten koncert, który. Przez 8 godzin zmieniające się orkiestry grały, to jakie inne zachowania tam wystąpią, ale nie w samym budynku, tylko też, tylko też już na zewnątrz. Tak? Więc na przykład wymyślili sobie, co jest oczywiste dość, że ludzie będą przychodzili z dziećmi. Tak? No i teraz nie można wjechać do opery w Sydney z wózkiem, no bo tam też nie bardzo są takie przestrzenie, że można, jest jakaś winda na niepełnosprawnych, ale jakby te 10 tysięcy osób z wózkiem, z dzieckiem to chciało tą winną jedną, długo by trwało, nie? Nie daliby rady. Więc wymyślili i zmapowali we wszystkich miejscach naokoło opery, jakie zachowania mogą wystąpić, pożądane i niepożądane, i zaprojektowali dla nich rozwiązania. Tak? Między innymi dla tych wózków to były parkingi w odpowiedniej odległości, takiej, że dziecko, które jest w spacerówce i to zostało zmierzone. Da radę przejść, a dziecko, które jest w głębokim wózku, mogło parkować bliżej, tak? I były tam rozdawane chusty, obrębowane bardzo pięknie operą w Sydney, co oznaczało, że ludzie sobie zakładali te dzieci w tych chustach, robili sobie z tym zdjęcia, prawda? I szerowali, jak wspaniałe to jest wydarzenie. To jest tylko jeden przykład. Takich zachowań, które zostały zmapowane na potrzebę tego wydarzenia, które nie były ściśle związane z samą konsumpcją kultury, która tam na miejscu, w, salach, w trzech salach koncertowych się odbywała, było w sumie 52. To jest dużo, bo do każdego trzeba było zaprojektować jakieś rozwiązanie. No więc ja nie znam takiego przykładu w Instytucji Kultury w Polsce, gdzie by to się wydarzyło. Raczej, jak zdarza mi się czasami pracować dla Instytucji Kultury czy Instytucji na przykład miejskich albo publicznych, to siadamy przy stole i raczej jest rozmowa taka, wie pani co, pani Agato, te takie różne rzeczy spontaniczne i automatyczne to może w tych waszych piwach są dobre, w tych waszych szamponach, ale u nas to to, ja bym prosił. Prawda? Czyli, że użytkownicy kultury czy publiczność kultury, no to jednak w sposób refleksyjny chcielibyśmy, żeby wybierała spektakle, festiwale, w których bierze udział i oceniała też swoje doświadczenie. A O czym nam powiedziała dzisiaj e, moja poprzedniczka? No, między innymi o tym, że na to, jak ludzie ocenią dany event, może wpłynąć coś, co jest kompletnie niemerytoryczne, było zimno tak? i prawdopodobnie ta ocena 4,8 była niższa. Z tego powodu, tak? Nawet na wymiarze merytorycznym. Państwo jesteście teraz, przez to, że jesteście najedzeni, na odwrotnie, jakby wasza, wasze najedzenie jest odwrotnie proporcjonalne do, do waszego krytycyzmu. To znaczy, gdybym miała o tym wszystkim, o czym opowiadałam teraz, przed lunchem opowiadała, to państwo już byście byli skłonni rzucać pomidorem. No albo może za jakieś sześć minut, tak? Co zresztą Kahneman i Twerski zbadali na przykładzie sędziów, a, w Izraelu, mianowicie patrzyli na to, ile przed obiadem oni wydawali, ile, jakby, jak wraz z czasem, który był bliżej obiadu, trudno jest mi o tym powiedzieć, to jak oni byli surowi. Znaczy, im byli bardziej głodni, tym więcej wydawali e, surowych wyroków. Chodziło tam dokładnie o zwolnienia warunkowe. Oczywiście nie mieli świadomości, że to robią, tak? No więc teraz. To ma znaczenie, kiedy wy na przykład zaczniecie sprzedawać bilety na spektakl, tak? To ma znaczenie i na przykład w, wiedzieliśmy dla dni otwartych w Sydney, że trzeba to zacząć w odpowiedniej godzinie, bo tam były też płatne wydarzenia, w odpowiedniej godzinie i w odpowiedni dzień z odpowiednią na przykład pogodą. Tak? bo takie rzeczy też wpływają ludzie, i trzeba to wiedzieć. Tak? Robiliśmy taki ogromny projekt dla, rejestracyjny dla marki Play i wiedzieliśmy, że jak są deszcze, ulewy, niestety było piękne lato całego tego roku, no ale to ludzie są bardziej skłonni rejestrować telefony. Tak? Więc takich rzeczy irracjonalnych warto też trochę poszukać, a jest cała wiedza na ten temat, która może Państwu pomóc, bo nie mamy za bardzo szansy, żeby ludzi przekonać, żeby oni myśleli, racjonalnie wtedy, kiedy nie robią. No więc, e, jeśli Państwo chcą przeczytać tą jedną książkę, to jedną, a jeśli nie, to pewnie trzeba by przeczytać e, Kanemana, o którym Magata mówiła, a jak nie, to Arielego, który ma dużo podcastów i takich bardzo konkretnych wskazówek o tym, jak na przykład kształtować swoje doświadczenie eventu albo konferencji albo zwiedzania. I że występuje coś takiego jak efekt IKEA, polega to na tym, że jesteśmy bardziej skłonni zapłacić za coś i docenić coś, co sami złożyliśmy. Znacie Państwo to, nie? Człowiek złożył ten stolik LAK z IKEA. Kręcił te cztery nogi? Jezu nie. Dumny. Bohater w swoim domu. Ludzie są, wyceniają rzeczy złożone przez siebie o 30% drożej niż takie same już złożone. Rozumiecie? Jakby a jeszcze musieli pracę włożyć. W związku z czym, jeśli będą w stanie cokolwiek w doświadczeniu kultury złożyć sami, to będzie, musi być minimalny wysiłek, bo to też nie za duży. To będą, będzie ich doświadczenie 30% lepsze, ich skłonność do rekomendacji również. Więc myślcie Państwo o tym, co możecie ludziom dać, żeby mieli poczucie sprawczości, tak? Może to będzie drobna rzecz. To może być nawet tak drobna rzecz, że jak sobie sami identyfikator złożą. No. To ktoś robił takie badanie na takiej konferencji trendwatchingowej, że identyfikatory polegały na tym, że sobie było wyrwać. Imię własne. To było w takim jakby wypukłym druku. No i samo to i przy okazji był eksperyment robiony. ci, którzy wyrwali, na wstępie oceniali tą konferencję jako bardziej dostosowaną do ich potrzeb. No. Wyrwaliście Państwo dzisiaj coś? Teraz wyrwijcie. No dobrze. Ważne jest, żeby się zorientować, co to są te heurystyki. I tutaj... Je zastosować do kształtowania zachowań, o które nam chodzi. Generalnie w takich projektach, jak Państwo byście mieli je spróbować, odpalać u siebie, to trzeba zdecydować, jakie zachowanie jest obecne, co ludzie robią, albo co chcemy, co robią teraz, albo co robili w przeszłości, co chcielibyśmy zmienić. Czyli na przykład, że nie podążają całą ścieżką muzealną, którą czyliśmy tylko na przykład uciekają, albo cokolwiek innego, albo chcieliśmy, żeby robili networking, a oni się rozsiedli na tych kanapach. Jest wiadomo, bo się rozsiano na tych kanapach. Przecież po to są kanapy, nie? E, więc ja widzieliście Państwo to na tym drugiej konferencji, to oni już im dali wysokie stoliki i bez krzeseł. Bingo! Bardzo dobrze, Państwo jesteście doskonałymi e, uczniami ekonomii behawioralnej, w związku z czym na przykład w salonach playa teraz nie będzie w ogóle żadnych krzeseł, bo to nie chodzi, że Państwo tam długo siedzieli, ja? No więc to są takie rzeczy. Musimy wiedzieć, co ludzie robią teraz, tak? Czy tworzą nam się kolejki, jak, z tym, jak tym na przykład zarządzić? Albo nie daj, bo że nam się nie tworzą kolejki. Myśmy robili, to jest taki duży projekt dla IKEA, która zrobiła kasy samoobsługowe na środku linii kasowej. I co się dzieje? że Państwo, że ludzie walili do tych kas samoobsługowych. A skąd? W kolejkach stali po boku. No i teraz klienci mówi: no przecież to jest nieracjonalne zachowanie. Te kasy są dobre. Szybciej się idzie. Proszę powiedzieć tym ludziom, żeby oni szli tymi kasami. Ja mówię, próbana, no, powiedzieć to ja, mogę panu, pan mi, tak możemy sobie siedzieli, nie? O co chodzi? Jedną z rzeczy, która się tam wydarzyła, była tak zwana heurystyka ramowania. To znaczy, jak to doświadczenie jest nazwane, w jakiej ramie. I oni tam mieli taki bardzo piękny napis, i na kasy samoobsługowe. I co to komunikuje? Nikt ci nie pomoże. Sam rób. No i teraz zrobiliśmy eksperyment z nimi. W jednym sklepie dużym w Jankach zostawiliśmy te same obsługowe, a na targówku wysokim kosztem i nakładem zrobiliśmy taki szyld kasy ekspresowe. To jest ramowanie, tak? To jest to oczy, o czym to będzie. Oczywiście zostały tam też inne wdrożone, coś, co my nazywamy zapalnikami, czyli takimi małymi zmianami, nie? No, więc to taką generalnie zabawę Państwu polecam, bo myślmy, o jakie zachowanie mamy. Nie idą do kas samoobsługowych, tworzą nam się kolejki, po bilety albo cokolwiek innego, a jakie byśmy chcieli mieć. No, jak wytaczymy sobie te dwa zachowania, to powinniśmy sobie zas się zastanowić, jakie my mamy szanse, żeby to zmienić. Co my mamy w naszej instytucji, co my mamy w naszym evencie, w naszej ofercie, co nam sprzyja e i co. E co nam przeszkadza, tak? I takich barier powinno być kilkanaście powyżej, kilkanaście e, e, Jak Państwo będą chcieli, bo ja widzę, że ludzie zdjęcia, to możemy tą prezentację, myślę, udostępnić. Ym, I to mogą być rozwiązania bardzo, z bardzo różnych poziomów, byle one istniały. Jak już to Państwo macie, to wtedy już się zaczyna robota i musicie zaprojektować coś, co się nazywa zapalnikiem. My to nazywamy po polsku zapalnikiem, ale to jest ten właśnie nudge. Tylko nie mówimy o tym kuksaniec, bo gdybyśmy mówili kuksaniec, to wiecie, biznes by za to nie płacił. Nie? Więc mówimy zapalnik. I to mogą być rozmaite rzeczy. To mogą być komunikaty wizualne, dźwiękowe, to mogą być organizacja przestrzeni albo jakieś rozwiązania procesowe. Na przykład tak jak Alior Bank chciał budować wyższą kulturę bankowości. To jedną z rzeczy, która tam była zaprojektowana, to było to, że jak Państwo przychodziliście, to doradca wychodził i mówił: Dzień dobry. To wtedy nie było standardem w innych bankach. Tak? Więc to mogą być zachowania też pracowników obsługi e, czy pracowników, którzy towarzyszą wydarzeniu czy, czy, e, czy wystawie. Ja sobie zawsze tak myślę, wybaczcie Państwo, bo ja wiem, że jesteście z poważnych instytucji. A dlaczego te panie w tych salach muzealnych, one nic nie robią? One coś powinny robić. I nie mówię, one nie są historykami sztuki i tak dalej, i tak dalej. Ale można by wykorzystać fakt, że tam są do, do jakichś zachowań które by mogły coś wnieść oprócz bycia tam. No, biznes by sobie na to nie pozwolił. Nie pozwalajcie sobie wy też. No dobrze, no więc teraz tak. Taki zapalnik się projektuje w taki sposób o to, że wykorzystujemy bariery i szanse, szanse, widzicie państwo, w błagalnym geście. I to jest akurat przykład dla Ikea. Pamiętacie państwo, że powiedzieliśmy, że jednym z zapalników była zmiana samoobsługowych na ekspresowe, ale jednym jeszcze był też taki, że ludzie tam... Mieli napisane, że w tych kasach samoobsługowych można mieć maksymalnie 10 produktów. I co ludzie robią? Racjonalny człowiek by sobie powiedział, aha, 10. No to policzę w mojej torbie, czy mam 10. Jeśli mam 10, 9 albo no 11, to nie, to pójdę. No co? Ludzie nie mają czasu na takie rzeczy. Ludzie patrzyli na te swoje siaty i myśleli, w cholerę, nie wiem, ile mam, idę do normalnej kasy. Poza tym kupiłem 6 świeczek. One są pakowane... Albo, albo te meble, wiecie co? Niby jeden stolik, ale oso... No i to po prostu, jakby system pierwszy mówił, daj se spokój w ogóle, nie? No i jednym z właśnie zapalników, które zaprojektowaliśmy, było coś, co się. E, co właśnie było innym ramowaniem tej sytuacji. To znaczy, było to po prostu zrobienie mniejszej torby i kaoskiej, która mówiła, ile nawalisz tam jest OK. Tam się nie mieściło zasadniczo więcej niż 10. Zresztą w IKEA nie chodziło im wiedzieć o to, czy miałem 9 czy 11, tylko żeby z kanapami tam nie wjeżdżać. I o to chodzi. Upraszczamy, tak? wpinamy się w jakieś zachowanie, które już jest, czyli ludzie chodzą z siatą, chcemy, żeby przychodzili przez te kasy, mówimy im tę ekspresowo z tą torbą, jeszcze ekspresowiej. Nie? No więc teraz ja się trochę wstydzę, że państwo opowiadam o torbach z IK, bo ja wiem, że my tutaj jesteśmy na wydarzeniu o kulturze, prawda? Ale pewne zasady są takie same, tak? Musicie Państwo zaobserwować, jak uczestnik wydarzenia się zachowuje i spróbować się delikatnie w to zachowanie wpiąć, a nie stanąć w kontrze do niego. Bo to się nigdy nie udaje, tak? Bo bardzo trudno jest generalnie zachowania, zwłaszcza nawykowe, zmienić. No i jeszcze z toną no, trzeba zrobić etycznie. Taka jest prawda. Trochę jest tak, że ponieważ my barcujemy wykonania behawioralne w wielu nieuświadomionych zachowań, czyli nieuświadomionych przyczynach, dla których ludzie się zachowują tak a nie inaczej. Na przykład, że są skłonni podążać za tłumem, albo że są bardzo wrażliwi na coś, co dotyczy ich samych, albo że mylą się w liczbach nieparzystych i różne takie inne rzeczy, to powoduje, że czasami stajemy przed takim dylematem. Ja pamiętam taki projekt dla. Dostawcy energii w Australii. To nie był projekt znowu, z zakresu kultury, ale w pewnym sensie dotyczył powszechnych zachowań. Chodziło tam o to, żeby ludzie, żeby ludzie przeszli takie, taką inspekcję przeciwpożarową. No bo tam są, wiecie, te pożary w ty, na tych farmach i tak dalej, i, tak, i tak dalej. I to jest takie za zachowanie z gatunku, no ważne to jest, żebym to zrobił. Racjonalnie uważam, że powinienem przejść, ale jakoś zawsze mam coś atrakcyjniejszego. Znaczy, nie wiem jak państwo, ale oni zawsze mieli coś atrakcyjniejszego. No w związku z czym trzy, trzy, miesiąc przed deadline'em 300 tysięcy uż, tych użytkowników tego prądu nie przeszło tej inspekcji. Ciągle to odsuwali. To trochę tak jak ludzie myślą, chodziłbym do teatru, czytałbym książki, ale zawsze coś atrakcyjniejszego. Nie, nie no, tak to nie jest. No, mam nadzieję, że państwo nie z taką publicznością pracują. I co tam się, jaki tam został pomysł wymyślony przez moich australijskich kolegów? Mianowicie, oni sobie zmapowali wszystkie chrabstwa, w których te kontrole miały zostać uskutecznione i zobaczyli, w którym z hrabstwy, kiedy jest, są rozgrywki rugby. I dzwonili do tych ludzi, co nie przeszli inspekcji, dokładnie w dzień, kiedy był mecz. I mówili, czy pani już przeszła inspekcję przeciwpożarową? A pani mówiła, oj nie, 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 ale mam zamiar. A my mówimy, o, dzisiaj będą testowe wyłączenia. Przez cztery godziny będzie wyłączone. A wtedy pani mówiła, jeza, jeza, dzisiaj nie", nie. A my mówiliśmy, no, jak pani się zgodzi na przejścią kontrolę we wtorek w przyszłym tygodniu i dzisiaj się już zapiszemy, to możemy panią z tej listy skreślić. 80% pań powiedziało, proszę skreślić. I 72% dotrzymało tego terminu. tak? I teraz tak. Oni w Australii nie mieli żadnych wątpliwości, czy to jest etyczne, czy nie, bo uważali, że dobro wspólne pod tytułem nie będzie pożarów, więc jakby bierze górę nad wszystkim. Mnie trochę kuło. Nie? Bo to jest jednak sytuacja przymusu. I teraz w ekonomii behawioralnej my zazwyczaj stosujemy zasadę e, Publicity Principle John'a Rawlsa, takiego brytyjskiego filozofia. To znaczy, jeśli jesteś w stanie z otwartą, przyłbitą powiedzieć, że to zrobiłeś, i to będzie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, że to zrobiłeś, to jest ok. Ale jak zrobiłeś coś takiego, co zadziałało. Ale nie chciałbyś, żeby ktoś się dowiedział. prawda? Na przykład, umieściłeś te fundusze inwestycyjne na zielonym tle, wydłużyłeś ich nazwy oraz nazwiska tych zarządzających. No, no, nie chciałbyś, drogi Banku X, żeby to się pokazało na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. I to jest taka zgrubna zasada. Tak? A jeśli Państwo będziecie pracować w tym podejściu, to będziecie mieć te tematy cały czas. Tak? Będziecie mieć te dylematy, bo będziecie wiedzieć na przykład, tak jak mój klient telekomunikacyjny wiedział, że, 20, że w dzień po zamachu terrorystycznym o 20% rośnie skłonność do um, zakupu ubezpieczeń na życie. Może wtedy sprzedawać. Mhm. Taki mieli pomysł. Albo mieli taki pomysł, że może w dzień po zapachu, ma, zamachu w Marsylii wysyłać ludziom SMS-a. A gdyby był zamach w Warszawie, chciałbyś móc zadzwonić, zarejestruj swój telefon w Play. No i myśmy wtedy powiedzieli Hello. Ludziom to robicie, nie róbcie, tak? Ja słyszę, że państwo wyschnęliście z obrzydzeniem, ale to trochę tak jest, że jak człowiek zaczyna pracować w tym modelu, to zaczyna widzieć te heurystyki i myśli sobie, o, heurystyka pobudzenia, czyli moment, w którym jesteśmy bardziej skłonni zareagować na bodziec, ergo zamach terrorystyczny. To wymyślmy coś, tak? I wtedy trzeba mieć w sobie tego, tą wewnętrzną, wewnętrzną kontrolę. No i teraz potem to już jest proste. Mianowicie, jak Państwo chcą na jakieś zachowanie, jakieś zachowanie wywołać, jakie by to zachowanie nie było, na przykład nie wiem, że chcemy mieć stałych prenumeratorów, czy albo żeby ludzie postarzali zakup, albo kupowali, nie wiem, karnety na cały sezon, no to sobie mając te zachowanie wy, wy, wyznaczone, stosujecie którąś z heurystii. I teraz ja nie mam tyle czasu, bo to zajmuje mi jakiś semestr, żeby nauczyć moich studentów tego, a trzy dni, przynajmniej, żeby nauczyć klientów, a Państwo 45 minut ze mną, a już się w ogóle rozgadałam. Ale tylko Was zachęcam do tego, żeby się z tym zapoznać. W literaturze jest około 100 tych heurystyk, czyli tych dróg na skróty, które powodują, że my się zachowujemy jakoś, a nie inaczej, opisanych. Z czego ja osobiście uważam, czy mój zespół uważa, że jakieś 27 ma takie zastosowanie rzeczywiście projektowe. Jest na tyle szerokie, na tyle powszechne, że można próbować je zastosować. Opowiem teraz tylko o kilku, bo nie mamy tak dużo czasu. A chciałabym Państwa po prostu zachęcić do zainteresowania się tym, jeśli nigdy jeszcze wcześniej o tym nie słyszeliście. No właśnie, i teraz obejrzymy sobie film na temat ramowania. Ramowanie to jest właśnie nadawanie tego kontekstu interpreta interpretacyjnego jakiejś sytuacji, w której my chcemy, żeby zachowanie wystąpiło. No to spróbujmy obejrzeć. About to meet Michael. He lives fast as a self-made millionaire. You didn't have to dress up. It's all right. You're going to photograph Michael. He's actually saved somebody's life. Michael is an ex-inmate. He's a commercial fisherman. Michael claims to be psychic. Nice to meet you. Michael's a former alcoholic. Here's your camera. I'd like you to flesh out the essence of who he is. What would you like out of this? What would you like the photograph to say about you? find that being a psychic impacts much on your day-to-day -day life. I can see this is emotional for you. So. <laughs> like to like get to know the person. you've only got 10 minutes right? I think you're a guy that's put yourself out there. you're not hiding anything. My plan was to find out about whoever it was and to try and get that. And what I learned from him is he's incredibly brave. It was really intense for this shirt out. Sorry. I wanted to see the Super, ale to jeszcze nie jest koniec. Halo, halo tam na górze panowie. Ja ja mogę to odegrać, nie? Ale bym nie być zmuszona do tej sytuacji. No dobrze, poczekamy, bo rozumiem, że tam panowie próbują y, uratować tą sytuację. No tak, super. He a didn't have to Ale nie od up. początku, jakbyś. Right. To, to be psychic. Michael's a alcoholic. Your nie, nie, like dasz, znaczy, to znaczy, nie da się. To znaczy nie da się. Nie, nie da się. No dobra, wyłączamy w takim razie. No widzicie państwo i jednak to mnie zmusza do A teraz powstanie w Gęczycie, prawda? O co chodziło? Możecie Państwo sobie obejrzeć, że to jest projekt dla Kanona, który robiliśmy, który był o tym, że pan Michael sześć razy zapozował, w tej samej, jak widzieliście, łysienie i koszuli, ale została im na, fotografom narzucona zupełnie inna rama, tak? Niestety nie mogliście Państwo zobaczyć, jak samo to użycie słowa, że on jest... E, e, byłym więźniem, że jest miliarderem, że jest ratownikiem na plaży i tak dalej. Zmieniło to, w jaki sposób zrobili te zdjęcia. Dramatycznie zmieniło i na pewno nie jest to bo ja tam byłam i patrzyłam, jak oni to robią. No i teraz, e, kim był Michael? Takie jest pytanie. Ale, aktorem. Nie, nie był aktorem, bo gdyby był aktorem, to by zagrał te postaci. On nikt nie zagrał, on był kierowcą w naszej firmie, rzeczywiście był bardzo bezprestancjonalny, fajny facetem, po za każdym razem wyglądał tak samo. Sam fakt, że narzuczymy pewną ramę, powoduje i tutaj Hasło kończące ten film jest takie, że to, ja, to, co jest na zdjęciu, zależy bardziej od, nie od tego, kto jest przed obiektywem, tylko tego, kto jest za obiektywem, bo my widzimy rzeczywistość na różne sposoby. I teraz przechodzimy płynnie obejrzyjcie Państwo to w sieci. ładny jest ten film. Przechodzimy płynnie do y, tej y, komunikacji dla Polin, y, która od jakiegoś czasu jest prowadzona dla akcji Żonkile. Wspaniała akcja, wielu wolontariuszy bierze udział, ale Polin, jest ktoś z Polin na sali w ogóle? Jest, o super. Małgosia Zając na kongresie badaczy opowiadała w tym roku o tym, o badaniach, dlaczego chłopcy się nie zgłaszają do akcji, różnych akcji wolontariatu w Polin, między innymi do akcji Żonkile. No, jest jakiś dramatyczny po prostu niedobór młodych mężczyzn, w ogóle w wolontariacie w Polsce, ale tu szczególnie. I jednym z powodów, dlaczego tak było, było to, że została stworzona pewna rama interpretacyjna tego, tej komunikacji. To znaczy, że trzeba być A. Raczej kobietą niż nie. B. Trzeba być raczej kimś znanym z jakimiś dokonaniami, z uznaniem rozpoznawalnym, że to nie jest dla zwykłych ludzi. tak? I teraz to jest coś, czego ludzie by nie powiedzieli wprost, bo to nie jest tak, że sobie to uświadamiają, myślą sobie tak, no rozważam wzięcie udziału w tej akcji, ale jednak oceniam swoje lata doświadczenia na zbyt ma... tak nie, Tak to nie funkcjonuje, to się dzieje w ułamku sekundy, tak? W związku z czym bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, jak prowadzimy komunikację marketingową w kulturze czy nie w kulturze, czy w IKEA, czy w banku, że ta rama musi być jednoznaczna i trzeba ją przetestować wcześniej, a nie po prostu sobie założyć, że nas jakaś i ludzie tak samo na pewno zareagują. Nie mam dużo czasu, żeby o tym szczegółowo opowiedzieć, ale jedna z tych heurystyk to właśnie jest ramowanie. No i tutaj jest taki przykład księgarni w, Por w Porto, Livre Lelo, nie wiem, czy ktoś z Państwa był, bardzo stara, piękna księgarnia, która miała taki problem, że przychodziło bardzo dużo odwiedzających, bo ona rzeczywiście jest atrakcją turystyczną i miasto nawet no, chyba częściowo wykupiło, to już nie jest wyłącznie pod, prywatny podmiot. I oni wpadli na taki pomysł, że no, bo ludzie przychodzili, zwiedzali, były tam dzikie tłumy, nikt nie kupował książek, prawda? więc występowało zachowanie dosyć niekorzystne dla tego podmiotu. No więc oni wymyślili, że będą bilety, ale to z kolei, no wiecie, bilety do księgarni, to z kolei ludzie nie za bardzo chcieli te bilety kupować. Czyli tak, nie kupowali biletów, nie można było wejść w EWS, więc nie można było kupić książki i stanęli na skraju bankructwa. No i teraz... Zachowanie, które udało im się wywołać, było takie, że nikt nie przychodził, prawda? No to też nie najlepiej. I w końcu wpadli na bardzo prosty i skuteczny z punktu widzenia bahawiarnego pomysł, mianowicie zupełnie inaczej zramowali sytuację biletów. To znaczy, dają ludzi, zmuszają ludzi, żeby kupić bilet za 5, zł, za 5 euro, ale ten bilet jest voucherem do odebrania w książkach. Czyli ty płacisz 5 euro, zwiedzasz w księgarnię, co chciałeś zrobić, ale jednocześnie sobie to odbierasz od razu w książkach. Tylko jaki smyk? Jak państwo myślą? Żadna książka nie kosztuje 5 euro. Przecież wiadomo, nie? I średni zakup książki tam jest na poziomie 11 euro. Więc udało im się wymusić zachowanie pod tytułem ludzie kupią książki, zostawią u nas trochę pieniędzy, a jednocześnie wyjdą bardzo zadowoleni, bo zwiedzili księgarnię, którą chcieli zwiedzić. I teraz Państwo sobie, ja widzę po Waszych minach trochę, myślicie, Oj, to jest zło. Tak. Nie jest zło. Przyszli, kupili książkę, instytucja funkcjonuje. Żeby tylko takie zło było na świecie. No dobrze, kończyć już muszę, zaraz, ale żeby nie było, że przynajmniej jakiegoś aktora nie znam, to jednego znam. I znowu to jest tak, że w tym systemie pierwszym, który nam pozwala y, y, trochę na skróty działać i podejmować decyzje szybko i wiedzieć, co jest jakie, ile kosztuje, i czy w ogóle warto na to sięcić, czas, jest też sporo wiedzy o świecie. No a ja na przykład w Państwa systemie pierwszym zakładam, biorąc pod uwagę na jakiej konferencji jesteśmy, że wiecie, kto to jest, no nie? I to nie jest podpucha. Ja też wiem, kto to jest, ale zdarzyło mi się mieszkać w Hiszpanii na Erasmusie lata temu z dziewczyną, która, no, ja byłam studentką, ona raczej tak testowała życie, może tak może nazwijmy, Sandra, pozdrawiamy Sandra. I Sandra kiedyś weszła do mojego pokoju i zobaczyła tam e, zdjęcie mnie i mojego brata, którzy jesteśmy skóra z siebie zdarci, na ścianie, w objęci i obok wy, wycięte z El Pais było zdjęcie tego pana, no bo bardzo lubiłam go, nie? I Sandra podeszła do ściany, obejrzała zdjęcie mojego brata i obejrzała zdjęcie łódego Alena i powiedziała: Que jest tu padre! Jaka jesteś podobna do taty. I dlaczego ona to zrobiła? To się nazywa zakotwiczanie. To jest heurystyka zakotwiczania. Jeśli nie wiemy, jaki, czym jest dany obiekt, do jakiej kategorii możemy go przypisać, to szukamy czegoś naokoło, co pozwoli nam podjąć tę decyzję. W tym przypadku Agata z bratem. Kim może być stary facet? Na ścianie, tatuś. No i nie wiem, jak Państwo uważacie? Nie za bardzo, nie? Chociaż ten nos taki. I teraz tak, to zakotwiczenie występuje bardzo silnie w naszych decyzjach, również zakupowych i decyzjach partycypacyjnych. Czy my poświęcimy na to czas, czy nie, czy coś jest dla nas wartościowe, czy nie jest, czy jest, e, jesteśmy na to skłonni wydać pieniądze, czy nie. W tak trywialnych rzeczach, jak to. Tak? Kupić Kieckę, nie kupić kieczki. I teraz jak Państwo widzicie, tu są, są dwa portale, na których można kupić Kieckę, Zalando i Answer, i one zupełnie inaczej prezentują cenę. To znaczy, jedna pokazuje Państwu najpierw cenę, która była, a potem cenę, która jest, a drugi na odwrót. Jeden z tych systemów jest znacząco bardziej skuteczny. Wiecie Państwo, który? Żaden z tych. Nie, no żaden nie jest super poprawny, ale bardziej skuteczne jest pokazać to, co na górze. Czyli pokazać najpierw, ile było, bo nasz mózg się do tego kotwiczy i mówi sobie, o kurczę, kosztowało to 149 zł, a teraz tylko 119, niż na odwrót. I możecie Państwo sobie myśleć, no to co mała różnica, przecież są milimetry, że zauważy jedno i drugie. Otóż nie. Nasz umysł czyta w naszym języku i naszej kulturze od lewej do prawej i horyzontalnie, a nie wertykalnie. Dlatego powiedziałam, że Żaden z nich nie do końca jest dobrze, bo tamten jest wertykalnie. Gdyby to zmienić, byłoby lepiej. I teraz jeśli Państwo będą pokazywać, nie wiem, że można kupić e, bilet na jakiś festiwal, voucher czy coś i będą jakieś propozycje cenowe albo czasowe, albo cokolwiek innego z, związanego z liczbą miejsc, uczestników, to trzeba myśleć o tym, do czego będziemy kotwiczyć. Tak? Również, jeżeli będziemy chcieli, żeby ludzie kupili wyjście na coś, to może kotwiczmy do czegoś, co jest poza kategorią, że to są na przykład tylko trzy kawy, tak? Bo Sylwia Hutnik ostatnio się denerwowała, że 50 zł na Mariny Abramowicz. Trzeba wydać. Nie wiem, czy Państwo śledziliście tę dyskusję. No, to polecam. To jest właśnie kwestia do tego, czy, do czego byśmy kotwiczyli tą kwotę, nie? No ale właśnie, a teraz jeśli byśmy chcieli donacji od różnych rzeczy, od różnych ludzi na rzecz jakiejś sprawy, to bardzo jest ważne znowu, żeby nie tylko, żeby to było od lewej do prawej, ale żeby to było w odpowiednim porządku. I tu jest źle. Bo to powinniśmy mieć najpierw 50, Potem 20, potem 10, bo najpierw nasz umysł widzi 50, myślę, no nie, tyle to nie dam na to muzeum. Ale 20 już bym dał. Ale to ma znaczenie, tak? To jest Oxfam akurat i oni zrobili taki test, że zrobili taki porządek i zrobili porządek odwrócony i porządek odwrócony przyniósł im o 65% donacji więcej. No, zrobili też jeszcze jedną rzecz, poszli po rozum do głowy i mianowicie, widzicie państwo tutaj, że jest napisane, że 4194 osoby już sparły ich. No i teraz chcieli być bardzo porządni. Po prostu wszystkie 4194 osoby wsparło ogólnie tą akcję. Ale co zrobili? Przy każdym pokazali to tak samo. Więc ludzie, myśląc na skrócie, myśleli, no niemożliwe kłamczuchy jedne. Niemożliwe, żeby dokładnie tyle samo osób dało 50 funtów, czy tam euro, czy tam co tam, co 10 funtów, co 20. Nie? I wiarygodność bardzo spadła, jak oni to pokazali. Myśleli sobie, kurczę, owczy pęd, to jest heurystyka. Ludzie robią to, co robią inni ludzie. Dlaczego nam spadło? No dlatego im spadło. To są szczegóły. Ja wiem, że Państwo tu siedzicie i myście sobie takie drobiazgi. Ej, donacja 65% wyższa to nie jest taki drobiazg, nie? zwłaszcza, że u nich to jest kwestia e, prawie 600 tysięcy wpłat indywidualnych rocznie. Więc warto o tym, o tym wiedzieć i pamiętać, a to jest po prostu heurystyka zakowiczenia, która ma swoje prawa. Ona jest niezmienna, niezależna od, e, niezależna od tego, czy my chcemy, żeby lubić, e, wpłacali na akcję charytatywną, czy my chcemy, żeby kupowali kocią karmę. Mówiłam Państwu, że to tutaj trochę bluźnierz będzie, wy kultura i ja kocia karma, nie? To trochę to jest to. Tutaj macie przykład dwóch cenników y, promocyjnych: kocie i psiej karmy. I po lewej macie zgodnie ze sztuką, o której mówiłam, tak? Od lewej do prawej, najpierw wyższa cena, potem niższa cena, a tam macie źle, czyli od góry do dołu. Różnica, bo to było zmierzone eksperymentalnie. Mieliśmy po tysiąc ekspozycji każdego. Łatwo sobie wyobrazić, że to jest jakaś inna treść, prawda? Nie wiem sprzedajecie abonament na coś, albo sprzedajecie karnet na cały sezon do Filharmonii, albo cokolwiek innego. No i teraz to, to po lewej było 78% skuteczniejsze, tak? 70, o nie 3%, nie 10, 78% skuteczniejsze. Więc teraz firma z Pedryki Palsz robi wyłącznie tak. Um, I znowu, to jest drobiazg. Ale jeśli to jest skuteczne dla psów i kotów, to jest to skuteczne dla kultury. Nie no serio. I teraz nam głównie chodzi o to, to mo, nie musi być coś, co państwo sprzedadzą. To, musi być, to może być na przykład coś, co po, spowoduje, że ludzie w to klikną i pójdą dalej i zapoznają się z ofertą festiwalu, tak? Albo z czymkolwiek innym, z czym chcielibyście, żeby się zapoznali albo żebyście się tym, żeby się tym zainteresowali. No więc tyle, tyle jeśli chodzi o zakotwiczenie, to jedna z tych 27, przykładowa. No ale bardzo też ważną rzeczą jest niechęć do straty. I cośmy mieli zapamiętać z tej całej ekonomii behawioralnej, to to, że my trzykrotnie bardziej nie chcemy utracić czegoś, co już mamy, niż chcemy zyskać coś nowego. Tak, jesteśmy nieskłonni jako gatunek i bardzo dobrze ewolucyjnie, to jest bezpieczne, do ryzyka. To powoduje, że jak państwo raz już coś ludziom dadzą no nie, w ofercie, a potem chcecie im to zabrać, to będą go bronić jak niepodległości. Nawet jeśli to będzie coś drobnego, co jest bardzo ważne przy organizacji wydarzeń, bo jeśli mamy uczestników powracających i oni kiedyś dostali, tak, cokolwiek by to było, to mogła być na przykład torba z materiałami, potem rok później nie ma, to ludzie będą się denerwować, że nie ma torby, tak. I że może nic tam, dostaną to w innej formie i tak dalej. Trzeba o tym pamiętać. Teraz e, Warszawa robiła jakiś czas temu m, taką akcję w jakiś strasznie wzmożony Dzień Smogowy, no, że wszyscy mogli jeździć komunikacją miejską e, za darmo. I myślicie, że ludzie byli z tego zadowoleni? No tak sobie średnio, bo rozdzwoniły się telefony w Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy na jednym oddechu. Dzwonili mianowicie ci, co mają kartę miejską, że sobie nie życzą, bo im zabrano jeden dzień jeżdżenia. No i urzędnicy tłumaczyli im, że to nie jest tak, że im zabrano, tylko innym dano i w ogóle oni nadal mogą jeździć i tak dalej. I ludzie nie mogli tego przeżyć. No? O tym jest niechęć do straty. I teraz tak, czasami to można bardzo sprytnie wykorzystać. To znaczy możecie coś ludziom dać, żeby potem im to zabrać. Mhm. E, żeby wywołać jakieś określone zachowanie albo żeby ich zmotywować do czegoś. Więc my na przykład w kampaniach komercyjnych piszemy teraz do ludzi z playem, Masz 10 giga danych i 100 zł na doława, doładowanie, żeby go nie stracić, przyjdź do salonu Play w ciągu trzech dni. Bo przedtem pisaliśmy: przejdź do salonu Play, odbierz 10 zł, 100 zł i 10 giga danych. Trzykrotna jest skuteczność, a trzykrotnie większa jest skuteczność czego innego zapisu. To są te same słowa, to samo dajemy. A zupełnie inaczej o tym mówimy, tak? Więc też myślcie Państwo o tym, jaką obietnicę możecie ludziom złożyć, proponując im jakiś udział w jakimś doświadczeniu, przeżycie jakiegoś spektaklu, jak możecie to zramować znowu, mówiąc im to o tym, mówiąc językiem straty, a nie korzyści. To jest kontrintuicyjne, ale bardzo silny, kontrintuicyjny, ale bardzo silny mechanizm. Powiem Wam przykład komercyjny, ale który tak po, silnie to pokazuje, że myślę, że zrozumiecie, o co chodzi. Wiecie, to jest firma. Um, telekomunikacyjna australijska, która miała takich, u, takich abonentów, którzy no, znowu korzystali z UKU, z UKU, ale nie pracili faktur na czas. No nie dlatego, że nie chcieli, bo racjonalnie to chcieli. No, państwo też się, co nie chcecie się spóźniać z prze przelewami za obiady w żłobku, a się czasem spóźni, nie? No, moje dziecko, no, no w każdym razie, ja to dziecko głodne, nie? No, więc tutaj było dokładnie tak samo, że bardzo dużo ludzi się spóźniało. I co, co zrobiła ta firma? Pomyślała sobie: Ojej, trzeba taką komunikację zrobić, żeby ludzie poczuli, że to nieładnie się spóźniać. Zrobili takie spoty. Ojciec surfer szedł z synem surferem. No, pięknie oni byli po prostu. Po plaży australijskiej szli, i mówili: Sprzątamy śmieci, potem wracamy do domu, gasimy światło na ganku, a potem płacimy faktury, bo jesteśmy dobrymi Australijczykami. Ludzie płakali na tych spotach. Naprawdę. Matki. Ja płakam. Ja płakam. 3 miliony 200 tysięcy dolarów australijskich zostało wydane na tą kampanię. Jak myślicie, jak było z tym zachowaniem pod tytułem płacić faktury? No, tak samo jak było wcześniej. No bo na poziomie racjonalnym wszyscy mówili, chcę być jak surfer. A w życiu byłem sobą. No nie? W związku z czym ta firma komunikacyjna, i to, to są wszystkie te kampanie: czytaj. Czytajmy, czytanie nas wzbogaca. Proszę Państwa, no. Wszyscy chcą być czytelnikami i surferami, no nie? W ogóle nie tak to się dzieje. No więc y, ta firma wymyśliła tak, a jak tak, widzicie, koniec, no, ale jeszcze minuta. E, może ich ukażmy i wymyśli sobie tak, to nałożymy na nich karę 9,99 za niepłacenie w terminie, jeśli się będą spóźniać więcej niż trzy dni. No i stało się to, co Państwo widzicie. Jak ludzie zobaczyli, że to tylko dychę kosztuje, a to są trzy kawy w Australii, to się zrelaksowali i w ogóle przestali płacić. Znaczy, nie w ogóle ale zaczęli się jeszcze bardziej spóźniać. Znowu, to jest konstytucyjne zachowanie, prawda? To jest trochę tak, jak wiecie, znowu z tą karą w bibliotece za książki. Dziewiąty miesiąc zalegam. No wiecie, ile oni naliczają, nie? 60 groszy za tydzień. To ja chyba będę zalegać. Ta książka, którą mam, jest taka, szczerze mówiąc, to jest w ogóle niedobry nie mechanizm. W związku z czym, jak oni to zrobili, to potem sobie pomyśleli tak: O Jezu, to może im coś dajmy. Ale wtedy zarząd się obudził powiedział: Nie za bardzo. Nie? I oni przyszli do naszej firmy i myśmy się długo zastanawiali, co zrobić. Pomyśleliśmy sobie, no to trzeba im coś zabrać. Ludzie nie lubią tracić. Co można zabrać ludziom, którzy dzwonią? Aparat, nie? No aż tak, no nie. E, oni mieli wszyscy, znaczy w większości mieli limitowane usługi, bo w Australii usługi telewizyjne są drogie, w związku z czym oni mieli, ci ludzie mieli pakiety. No i powiedzieliśmy, dobra, nie płać. Znowu panią wykorzystam. proszę nie płać. Ale codziennie pani dostawała SMS-a rano, rano jeszcze, tak mniej więcej w okolicach kawki, że wiecie, tak się robi już dobrze. I był taki SMS, zabieramy ci jedną minutę, za spóźnienie, A następnego dnia jednego SMS-a. A potem minutę i tak kapało, nie? Mniej więcej koło trzeciego, piątego dnia ludzie zaczynali płacić. Tak? Bo to ich tak bolało, moje minuty mi zabieracie. No co z tego, że ty nie płacisz za to? Więc w ogóle to było prawnie możliwe, tak? Bo on po prostu nie płacił za tą usługę. Najlepsze w tym wszystkim było to, że jeden z moich kolegów tam na etapie wysyłki tej kampanii popełnił błąd i zaczęli to wysyłać do ludzi, którzy mają nielimitowane połączenia. Państwo się śmieją, to się dopiero będzie śmiali. 18% z nich zaczęło płacić. Prawda? No i to, to jest takie taka rzecz, nie? I teraz jak to możecie wy wykorzystać? Możecie znowu ludziom coś dać, na przykład status jakiegoś członka jakiegoś klubu, albo jakiegoś, jakiegoś programu, albo czegoś takiego, prawda? I żeby go nie stracić, to na przykład musisz przejść na jeszcze dwa spektakle w danym roku. Tak, ja teraz nie robimy prawdziwego projektu, że szyję na gorąco. Ale pomyślcie o tym, co można ludziom dać, tak żeby oni nie chcieli tego stracić i dzięki temu zrobili to, o co wam chodzi. To jest trochę makiaweliczne, ale chcemy, żeby ludzie Wiecie, że nie palili w tej pustyni australijskiej, żeby chodzili do teatru i tak dalej, i tak dalej. Czas mi się skończył, bo się trochę rozgadałam, a też wcześniej żeśmy mieli lekko obsuwę, więc pozwólcie państwo, że tutaj skończę. Trzy tylko z 27 chorystyk wam pokazałam, ale dostaniecie, się organizatorzy wyrażą zgodę, całość tej prezentacji i będziecie mogli sobie inne chorystyki zobaczyć. A też na stronie www.ekonomiabehawioralna.pl jest ich więcej opisanych, a jeśli Państwo Arielego posłuchacie, to już całkiem dużo tam jest. Myślcie Państwo o tym, co dawać, ale co zabierać i o tym, jak świadomie kształtować zachowania, bo o to koniec końców nam chodzi i to też się da zmierzyć jako sukces rzeczy, które wy robicie. Bardzo Państwu dziękuję.